Witam wszystkich w piątym odcinku Reversecraft, jestem Genvale Coldwind i zapraszam do zabawy. W dzisiejszym odcinku będę chciał mówić o packerach, ale zanim do tego przejdę, chciałbym jak zwykle zaprosić na stronę projektu, czyli re.coldwind.pl. Znajdują się tam dodatkowe materiały do tego oraz poprzednich odcinków, takie jak listy ćwiczeń dla osób zainteresowanych, zestaw przydatnych linków oraz dodatkowe omówienie pewnych kwestii poruszonych lub pominiętych w odcinkach. No dobra, przejdźmy do tematu. Packery oraz protektory są to pewne aplikacje, które utrudniają z założenia analizę plików wykonywalnych, tak naprawdę nakładają dodatkową warstwę kompresji tudzież szyfrowania na plik wykonywalny. Także statyczna analiza takiego egzeka jest niemożliwa, disassembler pokazuje śmieci, natomiast aplikacja działa normalnie, tak jak działała wcześniej. Ostatnio prezentowałem już packer o nazwie UPX, a raczej aplikację spakowaną tym packerem. Zaznaczałem również, że UPX nie został stworzony do tego, aby zabezpieczać aplikację, jednak o dziwo niektórzy stosują UPX-a do zabezpieczenia aplikacji. No i jak było widać w poprzednim odcinku, bardzo szybko sobie z nim poradziliśmy. Natomiast dzisiaj będę mówił bardziej o tworzeniu packerów, zaprezentuję jak to działa oraz jak stworzyć własny packer. A w kolejnych odcinkach będę mówił jak się takich packerów pozbywać oraz jak stworzyć trochę lepsze packery. Przejdźmy do tematu. Na początek trochę teorii, mianowicie jak działa taki packer. Sprawa jest bardzo prosta. Na slajdzie widać przebieg tak naprawdę działania procesu, czyli na początku mamy utworzenie jakiegoś procesu, klikamy na przykład na calc exe, on się uruchamia, jest tworzony proces, jest alokowana pamięć, ten moduł P jest ładowany, jest tworzony wątek, następnie loader dokonuje na przykład załadowania DLL-ek, dodatkowej jakiejś inicjalizacji, a następnie następuje przejście już do właściwego kodu aplikacji, kodu znajdującego się oczywiście na adresie zapisanym w nagłówku PE, czyli address of entry point w optional header. Ten adres często nazywamy original entry point, czyli OEP. Następnie jak aplikacja się wykona, no to albo następuje powrót do systemu, czyli instrukcja read i wykonanie trafia do prologu kernela, albo następuje wywołanie bezpośrednio jakiejś funkcji typu exit process, terminate process, exit z CRT lub innych. Tak naprawdę prolog i tak wywoła jedną z tych funkcji. To jest taka zasadnicza też różnica między systemem, znaczy zasadnicza tak naprawdę bardzo mała różnica między systemem Windows oraz systemami z rodziny Linux, mianowicie pod Windowsem z aplikacji możemy wyjść po prostu read z funkcji main i loader, tak naprawdę prolog loadera, zajmie się zakończeniem aplikacji. Pod Linuxem, z tego co mi wiadomo, takie zjawisko nie występuje. Ok, i jak teraz założyć, spakować taką aplikację, tak żeby ona działała? Przede wszystkim musimy pamiętać, że aplikacja musi się w pamięci rozpakować, zanim będzie mogła działać. Zrobimy to w taki sposób, że dodamy pewien loader, czyli taki dodatkowy kod, będzie to loader packera, którego zadaniem będzie m.in. przywrócenie aplikacji do formy pierwotnej, tak żeby ona mogła działać. Zazwyczaj robi się to w bardzo prosty sposób, mianowicie w jakieś miejsce w egzeku wrzuca się kod. Zazwyczaj jest to dodatkowa sekcja lub jakaś wolna przestrzeń w jakiejś sekcji lub rozszerzamy po prostu ostatnią sekcję. A następnie przekierowujemy address of entry point na ten kod. Ten kod robi swoje, a następnie skacze do original entry point, czyli do tego właściwego już kodu aplikacji. Drugą fazą natomiast jest zaszyfrowanie kodu aplikacji, czyli no tu mieliśmy kod aplikacji, teraz mamy zaszyfrowany, skompresowany kod aplikacji. No, oczywiście tracimy też trochę informacji, mianowicie no nie wiemy czy ta funkcja jak wychodzi, znaczy jak ta kod aplikacji wychodzi następnie z procesu. No i mniej więcej tak wygląda już zaszyfrowana, spakowana aplikacja w takim dużym uproszczeniu. Jeżeli uruchomimy taką aplikację, no to oczywiście najpierw utworzy się nam proces i wątek. Następnie loader załaduje wszystko do pamięci co trzeba. Uruchomi loader packera, który zajmie się przede wszystkim zeszyfrowaniem kodu aplikacji. A następnie
zostanie no, uruchomiony kod aplikacji i aplikacja się wykona. Także jak widać działanie jest bardzo proste. No i możemy przejść do już części bardziej technicznej, mianowicie stwórzmy sobie własny, bardzo prosty packer, bez importów na razie. W tym celu wykorzystamy pewną klasę PE, która jest tak naprawdę bardzo szczątkową, jest to bardzo szczątkowa obsługa formatu .exe, stworzona przeze mnie kiedyś na potrzeby pewnego wykładu. I co tu mamy? Mamy klasę obiektów PE, w niej mamy m.in. nagłówek DOS header, nagłówek NT headers, znane nam już z poprzednich reverse craftów, oraz mamy wektor z nagłówkami sekcji. Poza tym mamy tylko dwie funkcje, które nas interesują, mianowicie funkcja load do ładowania egzeków oraz dump do zapisu ich na dysk. Poza tym mamy jeszcze klasę, która opisuje sekcję, pojedynczą sekcję, czyli jest tam nagłówek sekcji oraz dane sekcji. W nagłówku oczywiście mamy wielkość tych danych. To by było na tyle, zachęcam do zapoznania się ze źródłem tej klasy, jest ono bardzo krótkie i bardzo proste. No ok, a teraz przejdźmy do zabawy. Tak naprawdę skorzystam z kompilatora GCC oraz assemblera NASM. Mam taki skrypt, który już nieraz prezentowałem, nvbat, który konfiguruje mi środowisko. Mam tu ścieżkę do kompilatora oraz dodałem ścieżkę do assemblera. GCC działa, NASM działa, oba piszą, że potrzebujemy jakieś pliki. No i zgodnie z diagramem, który pokazywałem, zacznijmy od dodania loadera, czyli od tej części kodu napisanego w C. Nazwijmy naszego packera SimpleCrypt. Niech on będzie w C++ powiedzmy. Najpierw trochę standardowych nagłówków. Tak naprawdę jest to C++, więc powinienem napisać CStudio zamiast stdio.h. Oczywiście nie możemy zapomnieć o naszej klasie PE. Jakieś using namespace std też nie zaszkodzi. Teraz załóżmy, że w parametrze będziemy przyjmować nazwę pliku, który mamy skompresować, nazwę egzeka. Teraz jak mówiłem, nie będziemy zajmować się na razie importami, także bardzo fajnie by było, aby sekcja importów była sekcją oddzielną. Takie egzeki właśnie tworzy GCC, w związku z czym będziemy to testować na aplikacjach stworzonych za pomocą GCC. A teraz wrzućmy sobie jakiś banner. Następnie sprawdźmy argumenty, takie standardowe rzeczy. Na razie bez magii. Użycie, jak widać, będzie bardzo trywialne, mianowicie sc, a następnie nazwa pliku, który chcemy skompresować. No i okej, i teraz możemy już się zająć plikiem PE. Mianowicie spróbujmy załadować sobie taki plik, jak pokazywałem wcześniej w nagłówkach. Mamy metodę load od tego, która zwraca, czy się udało w formie no bula, czyli sprawdźmy, czy się nie udało. Nazwę pliku dostajemy w pierwszym argumencie. Jeżeli się nie udało, no to wypiszmy sobie jakiś błąd. Tak naprawdę błąd się zdarzy, jeżeli nie znajdziemy tego pliku, nie mamy do niego dostępu lub nie jest to plik wykonywalny. Ok, w tym momencie mamy już file załadowanego egzeka. Zobaczmy, czy to nam się w ogóle kompiluje. Wall i, czyli warning all i warning extra, żebyśmy mieli trochę więcej informacji na temat tego, jak kod napisaliśmy. sc.cpp oczywiście p.cpp, no i niech to się skompiluje do pliku sc.exe. Jak widać, póki co jest ok. Stwórzmy sobie od razu jakiś programik typu hello.c, na którym będziemy to testować.
No właśnie, takie coś. Teraz tak, jak widać, hello exe powstało. Uruchamię, żebyście mi ufali, że faktycznie wypisuję to, co ma. Rzućmy sobie okiem na ten plik. Tutaj na końcu jest masa jakichś stringów. Te stringi tak naprawdę to są symbole debugera. Symbole, które w GCC pomagają, znaczy GDB pomagają trochę debugowania. Natomiast nam to jest zupełnie niepotrzebne i weźmiemy to, się tego pozbędziemy. Służy do tego komenda strip. Jest to programik, który jest defaultowo w pakiecie Mingu zawarty. O, już mamy hello, który ma 5 kilo. To nadal działa. Te symbole debugera są totalnie po pliku PE, czyli tak naprawdę jeżeli byśmy odczytali ten plik jako PE, a następnie zapisali PE, choćby tą klasą PE, no to te symbole debugera i tak by zostały usunięte. Jako że o nich w ogóle nie ma informacji w nagłówku PE. Dobra, mamy plik załadowany, to teraz możemy się zająć tą częścią pierwszą, czyli dodaniem ladera. Jak mówiłem, jest kilka metod na dodanie ladera. Możemy znaleźć trochę pustego miejsca, możemy rozszerzyć którąś sekcję lub możemy dodać własną sekcję. Zazwyczaj się dodaje własną sekcję, tak też postąpię w tym wypadku. Mamy ten obiekt opisujący sekcję PSection. Stworzymy sobie jedną sekcję, niech będzie ona się nazywała Other Sets. Nie będę się zajmował error checkingiem od teraz, załóżmy, że się udało. Następnie musimy dodać tą sekcję do listy sekcji, do wektora sekcji, czyli file.sections. To jest wektor sekcji i musimy na koniec to wrzucić, czyli pushback. I dodajemy do PE na koniec jeszcze jedną sekcję. Oczywiście musimy pamiętać, aby w nagłówku ntheaders i następnie file header zwiększyć liczbę sekcji. O, teraz już będzie ok. No i teraz tą sekcję musimy tak naprawdę jakoś zainicjalizować, ustawić te wszystkie informacje, które w niej są. Spróbuję znaleźć definicję. Nagłówka sekcji, mamy oczywiście winnteto. Image section header się nazywa, jeżeli pamiętacie. O, to jest to. Czyli tak, zaczynamy od name. No to użyjmy sobie powiedzmy memcopy do tego. Other sets się nazywa obiekt. Nagłówek nas interesuje. Tak jak pamiętamy, obiekt sekcji ma nagłówek oraz dane. No i oczywiście pole się nazywa name. Wrzućmy tam powiedzmy simp cryp. Akurat 8 liter, tyle ma nazwę. Ok, mamy nazwę sekcji załatwioną. Teraz wrzućmy, ustawmy powiedzmy wielkość tej sekcji. Powiedzmy, że jedna strona pamięci nam wystarczy w zupełności. Czyli, jeśli dobrze pamiętacie, jest to 1000 heksa, czyli 4096 bajtów. To nam w zupełności wystarczy, żeby wrzucić tam loader oraz pewne dodatkowe informacje, o których powiem za chwilę. Kolejną rzeczą to jest adres sekcji, konkretnie rzecz biorąc adres w pamięci, czyli virtual address. Proszę pamiętać, że nazywa się virtual address, to jest tak naprawdę RVA. No i teraz jak ustalić ten adres? Tak naprawdę potrzebujemy adres końca ostatniej sekcji. Tak naprawdę musimy go zaokrąglić w górę do 1000 i... No i tyle. I to będzie adres naszej sekcji. Tak naprawdę możemy skorzystać z pola size of image z optional headeru. Zaokrąglić go do 1000 i... No i tyle to będzie. Zrobić to można w ten sposób na przykład. Mianowicie file ntheaders optional header oczywiście. Jeszcze nie korzystałem z optional header. Size of image. No i teraz nadejmijmy sobie tego jeden, podzielmy przez 1000, dodajmy 1 i pomnożmy przez 1000. To jest takie trochę głupie zaokrąglenie, natomiast będzie działać. No i już mamy adres naszej sekcji. Ok, mamy adres sekcji, teraz co dalej? Mamy jeszcze... Rzućmy okiem na te pola. Mamy size of raw data.
Size of raw data ustalimy sobie troszkę później, jak będziemy już wiedzieć, ile tego jest. Pointer to raw data, tego nie musimy ustalać, to będzie ustalone przez funkcję dump, to zrzucanie, ona sama to zrobi. Relokacji, ile numerów linii nie mamy, to będzie ustawione na 0. Charakterystyka, tak, charakterystyka natomiast musimy jak najbardziej ustalić, czyli to będzie dostęp do pamięci, jakie prawa mamy do tego. Characteristics, o ile dobrze napisałem. I teraz tak, no przede wszystkim co tam będzie? Będzie tam trochę kodu wykonywalnego, czyli musi to być... musimy mieć prawo do wykonania tego. Poza tym musimy, będzie tam to również troszkę danych, takie jak adres i wielkość danych, które skompresowaliśmy oraz original entry point. Musimy sobie to tam zapisać, w związku z czym musimy też sekcję ustawić, żeby była do odczytu. Ta pamięć musi być do odczytu. Przydałby się też, nie zaszkodzi, jeżeli będzie w ogóle do zapisu też, a nuż się nam przyda do czegoś. Jeżeli chodzi o zawartość samą, content, no to będzie code oraz content, to będą zainicjalizowane dane. Wszystkie te definicje można oczywiście w Windows NT znaleźć oraz w dokumentacji PE. Zachęcam do tego, żeby się przyjrzeć temu. Skompiluję jeszcze raz to, żeby zobaczyć, ile zrobiłem literówek. Jak widać, jest jedna literówka, mianowicie nie jest to push back, a push back oczywiście. Do tej pory jest nieźle. Ok, czyli co jest? Mamy stworzoną nową sekcję, na razie w sensie logicznym. Dodaliśmy ją do nagłówka, oraz ją coś tam ustawiliśmy. I teraz tak naprawdę by trzeba jeszcze ustalić, co w tej sekcji będzie, jaki kod będzie. No i tutaj przechodzimy niejako do drugiej sprawy, mianowicie musimy stworzyć sam ten kod dla addera. Pomyślmy chwilę, co chcemy, żeby nasz packer w ogóle jak zabezpieczał. Jak mówiłem, będzie to bardzo prosty packer, więc niech on po prostu ksoruje tą sekcję i powiedzmy jeszcze dodaje po jeden albo numer bajtu do każdego bajtu. Takie coś, co bardzo prosto odwrócić w assemblerze. No i na podstawie tego już wiemy, co ma robić. No to na podstawie tego stwórzmy kod, który w assemblerze, który będzie robił to w tył tak naprawdę, czyli odtwarzał. Ale to za chwilę. Jeszcze bym chciał zrobić jedną rzecz, mianowicie najpierw przetestować, czy to w ogóle działa. Mianowicie ustawię sobie na razie size of raw data na 0. To tak chwilowo. Poza tym ustawię sobie dane tej sekcji, czyli data na jakiś tam pusty ciąg. No i zapiszę... aha, jeszcze trzeba zmienić oczywiście... to trzeba jeszcze zmienić. Trzeba zmienić jeszcze image size. Jak zmienimy sobie jeszcze image size, no to wtedy będziemy mogli uruchomić tego egzeka i zobaczyć, czy on faktycznie działa. No, czyli to będzie tak, file.ntheaders.optionalheader. No, proszę tylko czekać, się zastanawiam w ogóle. Aha, czy to trzeba zrobić? Rzucimy okiem na kod dump. Nie, nie wygląda, żeby on sam sobie ustawiał ten image size, w związku z czym my musimy to size of image ustawić. Czyli pole się nazywa size of image. No i ile ono teraz będzie, jaką będzie miało wielkość? Na pewno będzie row adder sets od header od virtual address, czyli to jest to, co było. No proszę zobaczyć, tu mamy to zaokrąglone, czyli tyle na pewno będzie wielkości, no i do tego jeszcze wielkość tej sekcji wystarczy, że dodamy. Czyli row adder sets, header, tam bodajże mix, co się nazywa, i virtual size. O. Dodając te dwie rzeczy, dostajemy tak naprawdę no, wielkość całego imidżu i na tyle ustawimy size of image i już będzie ok. Dobra, a teraz trzeba zrzucić ten plik, czyli skorzystajmy sobie z tej funkcji dump. Załóżmy, że nazwiemy po prostu sth.exe ten pliczek tworzony, no i spróbujmy to skompilować i w ogóle zobaczyć, czy ten exe się stworzony przez sc się już uruchomi. A jak widać, gdzieś tu konwersję mam nie taką. Aha, tak, tutaj jest potrzebny byte. Ja natomiast podałem mu const chara, niech będzie byte. Dajmy, no dobra, będzie ten byte. Dużej różnicy to nie robi w tym wypadku. Ok, uruchommy na hello exe. I
stworzył nam się ten plik sth.exe. Tak naprawdę on powinien chwilowo być tej samej wielkości w ogóle, co hello jest tej samej wielkości. Ale powinien mieć już dodatkową sekcję. Zobaczmy, czy mamy w ogóle w stringach tą sekcję. O, jest. Tutaj jest to simcrypt. I zobaczmy, czy się uruchamia. Uruchamia się. Także dodaliśmy sekcję, która zajmuje trochę miejsca w pamięci, nie zajmuje jeszcze nic na dysku. I program dalej się uruchamia. Także no to jest już bardzo dobra wiadomość tak naprawdę, bo tutaj czasami można się no trochę przejechać. Ok, to stwórzmy teraz loader. Mianowicie napiszę go w assemblerze. Loader NASM, ASM konkretniej, w NetWide Assemblerze go napiszę. W NetWide Assemblerze najłatwiej się, najwygodniej według mnie takie rzeczy pisze. 32-bitowy oczywiście. Ustawy mu również org na jakiś, nie mamy zielonego pojęcia gdzie ten loader będzie, więc ustawmy org na jakiś taki dziwny, żeby bardzo łatwo było wykryć błąd w razie czego. No i teraz tak, jak skonstruujemy taki loader? Moja propozycja jest taka, żeby na samym początku sekcji wrzucić kilka pól, które będą zawierać, które będą wypełniane przez ten program pisany w C++ i będą zawierać takie rzeczy jak OEP, czyli adres, gdzie mamy skoczyć, następnie początek kodu zaszyfrowanego, początek sekcji zaszyfrowanej, załóżmy, że chcemy na początek jedną sekcję tylko zaszyfrować, oraz wielkość tej sekcji. No, czyli mamy jakiś tam początek, no i na początku będzie tak OEP. Wrzućmy tam sobie jakiegoś takiego charakterystycznego the worda, na przykład niech to będzie feed code. O. Jego oczywiście zmienimy. CPP. No, początek sekcji, section start, niech to będzie jakieś feed data. Data. Oraz wielkość sekcji, czyli set size. Wyrównajmy to, żeby ładnie wyglądało i mnie nie irytowało. To samo feed data. Ok. I teraz loader umieśćmy, powiedzmy, od offsetu 200 od początku tego kodu. Zrobimy to w taki bardzo prosty sposób. NetWide Assembler, no dobra, może nie prosty, ale jednak łatwy do zrozumienia. Mianowicie po prostu każmy mu od 200, to jest adres offset, który chcemy uzyskać, możemy mu odjąć od tego wielkość tych pól. Czyli tak naprawdę teraz to będzie 12, on sobie sam to wyliczy na podstawie tego. To oznacza obecną linię, obecny byte tak naprawdę, a to oznacza, no start jest tutaj. Czyli jak od obecnego odejmiemy start, dostaniemy 12, odejmiemy to 12 od tego 200, to dostaniemy ile razy ma być wstawiony jakiś byte. Zacznijmy dla łatwego debugowania, niech to będzie byte cc. Oczywiście CC to jest opcode int 3, czyli int 3 to jest tak naprawdę software breakpoint. Czyli przerwanie debugera. Tak naprawdę jak debugger ma wstawić jakiś breakpoint, to on podmienia daną instrukcję na CC. Możemy jeszcze szybko rzucić, mam taką spis opcodów, z którego często korzystam. To jest complete Pentium instruction set table, stworzony sang. Cho, nie wiem, czy dobrze to wymawiam. I tutaj mamy po lewej opkody, po prawej instrukcje. Nas interesuje druga tabelka, gdzie mamy według opkodów. O, jest tu CC. O, to jest int 3, no i to jest trap to debugger. Opcode z TXT bardzo łatwo można znaleźć na Google. Zatem oczywiście umieszczę link na era.colin.pl. Ok, lecimy dalej. Teraz kod właściwy tak naprawdę. Najpierw fajnie by było, żebyśmy, no jeżeli mamy odczytać w ogóle te pola, to loader musi być świadomy, gdzie się znajduje. To się robi tak naprawdę bardzo prostym trikiem, mianowicie skacze się na następną instrukcję. Coś takiego oznacza skocz po prostu do następnej linii, czyli skocz w to miejsce do 16 linii, do miejsca, gdzie ja coś napiszę. Dlaczego 5? Dlatego, że opcode takiego skoku to jest w przypadku NASMA będzie 5 bajtów. Mamy bodajże opcode, to będzie, o właśnie, to jest ta. To zostanie jako E8 skompilowane, potem mamy CD, D jako D-word. No i on dostaje relatywną 32-bitową wartość i NASMA sobie to już policzy i skoczy do następnej linii. Pop EAX. Tak naprawdę osoby, które znają assemblera, wiedzą, że call wrzuca adres powrotu, czyli adres następnej instrukcji na stos. Czyli call wrzuci adres tej instrukcji na stos, po czym skoczy też do tej instrukcji. Czyli kod leci normalnie, natomiast my możemy sobie adresować te zmienne właśnie według
rejestru EAX. Tak naprawdę EAX pokazuje dokładnie w to miejsce, a my wolelibyśmy, żeby pokazywało w to miejsce, czyli na start tak naprawdę. W związku z czym wygodnie będzie, jeżeli sobie wykonamy małego enda binarnego, mianowicie w części dolnej 16-bitowej rejestru EAX wytniemy no, prawie wszystkie ostatnie bity. Oprócz tak naprawdę tych bitów. Jeżeli ktoś niezbyt zna Assemblera, no to co napisałem jest równoznaczne takiemu zapisowi. No. Natomiast niech już zostanie coś takiego. Czemu nie? No i teraz tak naprawdę mamy już dostęp do tych informacji. No będzie to kolejno... to będzie AX. Pod adresem jest AX plus 0 oczywiście. To jest pod adresem AX plus 4, no, a to jest pod adresem AX plus 8. Teraz możemy zabrać się za deszyfrowanie tego, mianowicie, jak wspomniałem wcześniej, będziemy deszyfrować za pomocą XORa oraz jeżeli będziemy mieli dodawanie w kodzie CPP, no to tutaj musimy mieć odejmowanie, bo tutaj tak naprawdę odwracamy cały proces, więc wczytajmy sobie do ESI adres tego kodu, który mamy deszyfrować, no czyli właśnie to set start. Do ECX wczytajmy sobie wielkość tego kodu. Dzięki temu będziemy mogli tak naprawdę użyć sobie, znaczy konkretnie dzięki temu będziemy skorzystać mogli z instrukcji loop do stworzenia pętli. No i stwórzmy sobie pętlę, nazwijmy jakiś label decrypt. No i co? No i po pierwsze ksorujemy ESI, czyli adres początku, plus ECX. ECX będzie nam tak naprawdę się zmniejszał. Minus 1. Bo jak wiadomo, w ECX mamy wielkość. Tak naprawdę wielkość wskazuje to na znak, jeden znak za tą sekcją. Natomiast my chcemy, żeby to wskazywało na początku, na ostatni znak sekcji i tak się cofało. I z czym? Na jakiś klucz musimy sobie wymyślić. Powiedzmy, że 5-5. Oczywiście to szyfrowanie jest nic nie warte, natomiast jeżeli to będzie prosty protektor, to no nie musi być super jakieś szyfrowanie. Tak naprawdę wszystkie szyfrowania, obojętnie czy to jest taki głupi XOR i to dodawanie czy odejmowanie, czy to będzie jakiś AES, jeżeli chodzi o reverse engineering, no jest to warte tyle samo, mianowicie i tak klucz trzeba zawrzeć w kodzie loadera i tak. A oczywiście są jakieś metody typu timebomb, które polegają na tym, żeby klucza nie zawierać, ale brutować go. Natomiast tak naprawdę i tak, żeby aplikacja się normalnie wykonała, musi zostać odszyfrowana, więc rodzaj szyfrowania totalnie w tym przypadku nie ma znaczenia. Wszystkie szyfrowania są tak samo dobre, tak naprawdę tak samo słabe. No więc w naszym przypadku XOR i DES są tak samo dobre jak jakiś AES. No, te instrukcje się wykonają tyle razy, czyli tak naprawdę set size razy. Dla każdego bajtu sekcji będziemy go ksorować, będziemy odejmować od niego jeden. No i to chyba tak naprawdę wystarczy. Chociaż tak naprawdę tutaj nie chciałbym od niego odejmować jeden, tylko chciałbym odejmować od niego jego pozycję, czyli niech to będzie subbyte. No i dolny bit ECX-a, czyli dolny byte ECX-a, czyli naprawdę będzie to CL. O, w ten sposób. Mamy tego loopa. Następnie musimy przywrócić środowisko, czyli najpierw musimy to środowisko zachować, żeby je w ogóle przywrócić. Używamy tutaj rejestrów ESI i ECX, w związku z czym fajnie by było je zachować na stosie, a następnie przywrócić. O właśnie w tej kolejności, najpierw ECX, a potem ESI na zewnątrz. No a potem musimy skoczyć pod entry point. Entry point jest pod adresem FAX. Tu będzie zapisany AX, na to wskazuje, w związku z czym jump entry point. No i tyle. I kod ladera mamy skończony, może nawet zadziała. Za chwilę zobaczymy, weźmy go skompilujmy, loader asm. Zostanie stworzony plik loader. O ten. No jak widać ten loader ma... No, wygląda tak. Ślicznie, nieprawda? Tutaj są te pola, które muszą być wypełnione. Następnie są te bajty CCC i na offsetie 200, czyli decymalnie 512, jest nasz kod.
Ok, to teraz ten kod trzeba umieścić w tej sekcji. Zrobimy to no, w ten sposób, że trzeba go przede wszystkim wczytać w ogóle do naszej pamięci. Użyję sobie jakiegoś tam FOPena, otwórzmy ten plik loader. Tak naprawdę fajnie by było ten kod loadera zawrzeć tutaj, jak jakąś tablicę stałych, natomiast no, dzisiaj tego nie będę robił. Stwórzmy sobie tablicę wielkości sekcji. O, coś takiego. Fajnie by było też to wyzerować. Okej. Okay. Teraz jakiś red niech będzie i wczytajmy sobie z tego pliku F. Załóżmy, że on istnieje, że się udało go faktycznie otworzyć. Wczytajmy sobie ten loader. Będzie do loader, wczytujemy maksymalnie tyle znaków. Oczywiście będzie to dużo mniej, ponieważ ten plik jest dużo mniejszy. Natomiast w red otrzymamy, ile faktycznie nam się udało odczytać. No i możemy sobie ten plik zamknąć. I ok, już to mamy w pamięci. No i teraz możemy te rzeczy ustawić, mianowicie size of raw data będzie równe red. No bo tyle się udało odczytać, a same dane to będzie właśnie ten loader. Teraz typ będzie się zgadzał, bo będzie to już pointer na tablicę bajtów. Ok. To mamy, zobaczmy czy się udaje tą sekcję dopisać. Skompiluję jeszcze raz SC. Ok, i zobaczmy ten STH. Jest troszeczkę większy, proszę zobaczyć. Skorzystam z opcji porównywania. To jest compare by content. I jak widać na początku no jest usunięty ten. To jest taka specyfika tej klasy PX, z której korzystam. Jest usunięty ten DOS tab, następnie w nagłówku PE jest dodana jeszcze jedna sekcja. A następnie jest długo, długo nic. A tu jest ta sekcja, jest długo, długo nic. Bez zmian. No i ta nasza sekcja trafia na sam koniec pliku. Ok, spoko. Pytanie za 100 punktów, czy uda się to uruchomić? Sprawdźmy STH. Działa. Ok. Oczywiście jeszcze teraz nic się nie dzieje, ponieważ ten nasz kod nie jest wykonywany. W związku z czym no, trzeba teraz zrobić kolejne dwie rzeczy, mianowicie po pierwsze zaszyfrować, no a po drugie zrobić to przekierowanie, tą strzałeczkę zaprogramować. Zacznijmy może od faktycznie od tej strzałeczki, czyli przede wszystkim zapiszmy sobie oryginalny punkt wejścia, no to będzie nt headers, optional header. Address of entry point. Niech OEP będzie VA, bo jak widzieliście w loaderze w ogóle nie. No zakładam, że to jest VA, sobie tam po prostu skacze, że to jest wirtualny adres, a nie relatywny wirtualny adres, w związku z czym do tego trzeba dodać oczywiście pole image base. Ok, mamy już the worda zapamiętanego. Od razu wrzućmy sobie go do tego loadera. Mam kopy, czyli konkretnie rzecz biorąc chodzi mi, wypełnijmy sobie to pole. To pole jest na samym począteczku loadera, czyli po prostu loader. Pierwszy byte loadera, czy zerowy tak naprawdę. Skopiujmy tam OEP. No OEP ma 4 byte. To pole the word ma 4 byte. OEP oczywiście jako adres tylko, a nie te bajty, które się tam znajdują. Ok, teraz weźmy sobie trochę informacji na temat tej sekcji, mianowicie powiedzmy, że szyfrujemy tylko pierwszą sekcję, zapiszmy sobie tam, to będzie file section, pierwsza, czyli no, tak naprawdę zerowa. Z nagłówka weźmy sobie virtual address. No i oczywiście do tego trzeba podać image base, ponieważ chciałbym, żeby i to było VA. Ok, już mogę sobie to tam umieścić, tylko rzućmy okiem na offset. Początek sekcji jest tutaj, czyli AX plus 4, no, czyli w tym przypadku będzie to po prostu offset 4. Tutaj wrzucam ten krypted, jest to również DWORD, czyli 4 bajty. No oraz drugą rzecz, którą tam muszę wrzucić, no to jest ta wielkość sekcji, ona jest 4 bajty dalej oczywiście. Tą wielkość sekcji już mogę wziąć sobie bezpośrednio z file section od zera header. Size of raw data, bo tak naprawdę szyfrujemy tylko raw data, nie szyfrujemy całości, tam dalej muszą być zera, nie?
No i to też są 4 bajty. Ok, więc w tym momencie mamy ten ladder wypełniony. Możemy tak naprawdę, jeszcze tu nic nie zmieniałem zbytnio, możemy sobie to przekompilować. Section, nie ma section. No tak, bo to jest liczba mnoga sections oczywiście. Teraz już powinno być ok, jest ok. Weźmy sobie to hello, skompilujmy, rzućmy okiem teraz na sam koniec hello. Trójkę naciskam, aby podgląd hexa uzyskać. Oczywiście nie hello, a STH. Ok. Tu są te C, którymi wypełnialiśmy i o, to jest adres punktu wejścia. Czyli to będzie, pamiętajmy, że to jest Little Endian, czyli tak naprawdę to będzie 00004012 oraz to jest OEP oraz to jest adres sekcji 00004010. Zobaczmy, czy tak faktycznie jest. Może mam tu PEView. To będzie w NT headers, więc tak, przede wszystkim nas interesuje address of entry point. To jest coś takiego, plus image base. No, prawdę mówiąc, to nie do końca mi się zgadza. Coś mi się wydaje, że to powinno wyglądać raczej to 40 powinno być tutaj, natomiast rzućmy okiem w kod, czy niczego nie namieszałem. Nie, powinno być ok. No dobra, zobaczymy jeszcze, czy będzie ok. Natomiast w razie czego będziemy to poprawiać. Więc wielkość sekcji jest ta sekcja. Wielkość sekcji size of row data jest A. A jest wszystko ok. No dobra. Lecimy dalej. Debugować będziemy za chwilę, a czuję, że debugowania troszkę będzie. Ale to jest oczywiście normalna rzecz, z którą każdy programista się codziennie spotyka, więc nic strasznego. Dobra, co teraz? No przede wszystkim musimy trochę rzeczy poprzestawiać. Przede wszystkim musimy ten address of entry point przestawić, czyli przekierować go, zrobić tam, zaprogramować tam strzałeczkę, przeprogramować go, żeby nasz ladder był uruchamiany. Address of entry point ma być równy, no co, adresowi naszej sekcji, nie? Plus to 200 oczywiście wynikające z tego. Kod zaczyna się 200 bajtów dalej niż początek sekcji. Będzie to header, virtual address, do tego dodajemy 200 i to jest u nas entry point i tyle. Teraz fajnie by było po prostu zaszyfrować tą sekcję w taki sam sposób. Zrobimy sobie jakiś size. I teraz tak, całą sekcję. File sections od 0. Oczywiście strzałeczka, header. I size of row data, z którego już korzystaliśmy. Czyli dla wszystkich bajtów sekcji chcę, aby sections od zera dane, czyli pole data, no było przede wszystkim ksorowane, ten sam klucz chciałbym użyć, co tutaj, tu używaliśmy klucza, proszę zobaczyć 155, czyli tutaj robię też 55. No a druga sprawa, to tutaj mamy odejmowanie suba CL, czyli numer bajtu. Natomiast no to musi być w odwrotnej kolejności, czyli najpierw musi być, jeżeli tutaj najpierw ksorujemy, tak naprawdę deksorujemy, a tutaj odejmujemy, no to dodawanie musimy umieścić tutaj. I dodajemy i. Oczywiście to i będzie zrzucowane na tam unsigned char. Żeby to nie było niejawne, napiszę w ten sposób. No i już powinno być ok. Jest to kompatybilny kod z tym. Decrypt oczywiście jest w odwrotnej kolejności, czyli najpierw XOR załatwiamy, potem załatwiamy. To jest ok. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co jeszcze musimy zrobić? Przede wszystkim, aha, no tak, ten kod ladera musi mieć w ogóle dostęp do pamięci. Z tego co pamiętacie, co mówiłem w odcinku trzecim, no dostęp do pamięci sekcji.txt zazwyczaj jest tylko do odczytu, no i tylko do wykonania. A my chcemy tam no, zapisywać jak najbardziej bajty za pomocą tych instrukcji. Tak naprawdę je zmieniać, w związku z czym musimy mieć też tam dostęp do zapisu. No i w razie czego do odczytu, jeżeli ta sekcja ma tylko do wykonania przez jakiś przypadek. Ustawione prawa, czyli co? Znowu charakterystyki, dodajemy flagi, tym razem tylko dodajemy. Przede wszystkim ma być write, a na wszelki wypadek dodajmy też read, jeżeli byłby sam execute. Natomiast nie sądzę, żeby się tak kiedyś zdarzyło. No i tyle. Zobaczmy, czy to się kompiluje. Uruchommy na tym. Zobaczmy,
Przede wszystkim porównajmy, no i nie to, te dwa pliki. Compare by content. I znajdźmy sekcję tekst. O, jak widać, zupełnie bajty się zmieniły, są zupełnie inne. No i o to też chodziło. No to teraz zobaczmy, czy się uruchamia. STHX. O, nie uruchamia się. I nawet dobrze, pokażę dzięki temu, co robić w przypadku, kiedy się nie uruchamia coś takiego. No więc tak, fajnie jest mieć Oliego ustawionego jako JIT. Just in time debugging, czyli taki debugger, który się podpina w momencie właśnie crashu aplikacji. Uruchamiamy i się Oli podpiął. No i nam pokazuje, że tutaj są jakieś takie dziwne bajty, w ogóle nie wiadomo. Okej, jeszcze raz tego Oliego uruchommy. Ojojoj, tym razem z Hello go uruchomiłem, wcale nie chciałem go z Hello uruchomić, chciałem go z STH uruchomić. Okej. I prześledźmy kod. To jest oczywiście kod loadera, czyli na początek mamy ten call, to jest ten call, następnie mamy do EAX pobranie adresu. Przeznaczyć do EAX trafia, no dokładnie adres tej instrukcji. 406205, 406205, super. Następnie endujemy i dostajemy 4060, 4060 to jest oczywiście początek tej sekcji, proszę zobaczyć. O, 4060, tutaj mamy jakieś informacje. Może ja skoczę na to 4060 w podglądzie danych, Ctrl-G, 406000. I pokażmy to jako longi, niech to będzie adres. No i nie, proszę zobaczyć, są dane wpisane. OK, jest 40.12.20, 40.10. OK, idziemy instrukcję dalej, następnie archiwizujemy na stosie te stare wartości ECX i ESI. Do ESI wczytujemy adres sekcji, do ECX jej wielkość, a następnie staramy się ksorować, no i odksorowywać tą sekcję. Wstawię breakpoint tutaj, ponieważ ta pętla trochę trwa. Puszczę go, aż program skończy, z niej wyjdzie. Przywracamy ECXS i teraz mamy skok. Gdzie mamy skok? W to miejsce. No okej, skoczmy tam. Trzeba tutaj wymusić analizę. Bodajże kontrolę. A, się to robi, natomiast, no, jak widać, coś nie do końca się dobrze rozszyfrowało. W związku z czym proponuję taki mały eksperymencik. Na chwilkę wykomentujmy w ogóle to dodawanie, ponieważ co do niego mam pewne wątpliwości tak naprawdę. Dejmowanie w tym miejscu, oczywiście tak. Przekompilujmy jeszcze raz najpierw loader. Przekompilujmy jeszcze raz nasz program. Uruchommy hello.exe. I zobaczmy teraz. Działa. Niespodzianka. No czyli faktycznie coś z tym dodawaniem jest nie tak. Co by mogło z nim być nie tak? No przede wszystkim to minus 1 tutaj mamy, czyli tak naprawdę ECX przyjmuje wartość zawsze 1 większą i to odejmowanie jest zawsze o wartość 1 większą, czyli tak naprawdę w momencie, kiedy pierwszy byte sekcji będziemy deszyfrować, odejmować od niego tą wartość, no to tutaj CL będzie równe 1, natomiast w przypadku naszego kodu będzie równe dodawanie, będziemy robić nie o 1, tylko znaczy będziemy robić 0, będziemy dodawać 0. No w związku z czym tutaj dodamy 1 i już powinno być wszystko ok. Sprawdźmy jeszcze raz. Taka jest charakterystyka tej pętli akurat. Oczywiście loader najpierw muszę i uruchommy. STH działa. Ok, i o to chodziło. Rzućmy okiem może teraz, jak to hello.exe wygląda pod ID. To jest ta wersja nie pod ID-ą, to jest ta wersja nieskompresowana, znaczy nie zaszyfrowana tak naprawdę. Przeznaczyć mam tutaj 40.12.20. Jakiś tam, no kod ładnie wyglądający, jakiś tam ramka stos, jakieś tam wywołania ładne, śliczne. Ok, zamknijmy to. Teraz zobaczymy, jak STH wygląda w ID-zie. Jeżeli ten packer, ten protektor miała cokolwiek zrobić, no to AIDA tak naprawdę powinna bardzo nieładny nam obraz odwiedzić. To jest nasz loader, ale pójdźmy na ten adres entry pointu, czyli 40.12.20. Zobaczmy, co tu jest.
No tu są jakieś dewordy. Ja nacisnę klawisz U, żeby je oddefiniować. Jeszcze raz wykonam ten skok, czyli G40 1220. I C, aby rozpocząć analizę kodu. No i proszę zobaczyć, ten kod wygląda zupełnie inaczej. Czyli no, tak naprawdę to nie jest kod, no to są śmieci, zaszyfrowane śmieci i na podstawie tego nie ma co analizować w ogóle. Żeby to analizować, należy program najpierw rozpakować. Ok, na koniec jeszcze sprawdźmy entropię obu programów. End hello najpierw, następnie end sdh. Może dla lepszego efektu zamiast 256 bajtów per pomiar zrobię 64 bajty. STH64. O. I zostały utworzone dwa pliki. Najpierw hello. Proszę zobaczyć, entropia osiąga co najwyżej żółty poziom w niektórych miejscach. Czyli no to jest, tak wygląda entropia normalnego kodu. Dla porównania rzućmy okiem teraz na kod zaszyfrowany. Jak widać, entropia jest bardziej równa, ale dużo wyższa. Niech będą jednak te 256 bajty per próbka. Tutaj powinno być to jeszcze lepiej widoczne, mianowicie to jest niezaszyfrowany kod, żółta entropia. To jest zaszyfrowany kod, zaszyfrowana sekcja tekst, entropia jest czerwona. Czyli udało nam się stworzyć własny packer, własny protektor. Jak widać, jest to około 30 linii kodu w assemblerze, pisanego dość luźnie. Jakieś 80 linii kodu w C++, z czego tak naprawdę sam loader, no to jest jakieś 50 linii, sam opakowanie to jest jakieś 50 linii kodu. No i sądzę, że taka zabawka może być rozwinięta do całkiem niedużego protektora, tudzież packera kiedyś, oczywiście przy zastosowaniu dodatkowych trików. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę re.coldwind.pl. Będzie tam, znajdzie się tam, jak mówiłem, już pewna lista ćwiczeń. Będzie trochę zabawy z protektorami oraz odpakowywaniem również. Będzie tam również kolejne crackmi. No i to chyba tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.